Mam dla was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy. Że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. Putin przypomniał nam o tym, jak blisko jest od nas do niego. I dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim. To oznacza, że oczywiście potrzebujemy silnej armii. Mówiliśmy już o tym, ja się bardzo cieszę z tego, że dzisiaj za nią odpowiada człowiek, który nie przebiera się w mundur, ale ma szacunek do munduru. Który wreszcie rozumie, że sprzęt wojskowy i żołnierz nie służy do bycia dekoracją na partyjnym pikniku. Tylko ma prawo do tego, by czuć się pewnie w swoim państwie. Wiecie, co oni nam zostawili? Zostawili nam wojsko, w którym żołnierze nie tylko jednej, nie tylko sił powietrznych, innych sił odchodzą jeden po drugim, w których szkolenie państwo polskie włożyło dziesiątki milionów złotych. Jeden po drugim, bo polskie państwo nie jest w stanie zapłacić im 1/3 pensji, którą dostaną od razu na wolnym rynku, idąc do cywilnych zajęć, do cywilnych firm, linii lotniczych czy innych przedsiębiorstw. 1/3, a mieli czas i mieli siłę na szycie sobie paradnych mundurów, na opowiadanie o tym, jakimi mistrzami świata są w zapewnianiu nam kolejnych patriotycznych pikników. To wszystko wymaga zmiany, bo nasza siła... Przecież my nie po to mamy wojsko, żeby nim kogoś atakować. My mamy wojsko po to, żeby ktoś nas nie zaatakował, żeby mu nigdy do głowy nie przyszedł ten pomysł. Po to wydajemy na to takie pieniądze.